prawo, pojedziemy teraz na wiadukcie w prawo. Pamiętajmy, będziemy przecinać drogę dla rowerów. W tej chwili w prawo, obracamy głowę przez prawe ramię, patrzymy, czy nie ma roweru z tyłu, z przodu i dopiero przecinamy drogę dla rowerów. Działanie jak najbardziej prawidłowe. W tej chwili będziemy zmieniać pas ruchu. Pamiętajmy, jeżeli droga z lewej strony będzie zajęta, czekamy, aż spokojnie będziemy mogli wjechać. I możemy, proszę bardzo, kierunkowskaz, włączamy się. Za chwilę Krzyż Świętego Andrzeja, wolniej, musimy zwolnić, popatrzeć prawo-lewo, proszę bardzo, cyk, cyk, dokładnie. Sygnalizacja niedziałająca, przez lewe ramię czy z tyłu tramwaju nie ma, o, i dopiero jedziemy prosto. No. I prosto, cały czas prosto jedziemy. Prosto, blisko prawej, bardzo prawidłowo się w tej chwili poruszamy. Reakcja była prawidłowa, gdyż przejście jest podzielone na dwie części. Pierwsza znajdowała się z lewej strony. W żaden sposób nie wpływaliśmy na tempo jej kroku, więc działanie prawidłowe. Odzwonię później, dobrze? Bo jedziemy, film kręcimy. Na razie. I zaraz będziemy na placu. Cześć. Cały czas prosto i bliżej prawej. Nie dzielmy tego pasa na pół. Pamiętajmy, jednoślady, rowery, motocykle, motorowery. Jeżeli jedziemy drogą dwukierunkową, jak najbliżej prawej krawędzi, nie musi to być blisko krawężnika, ale przynajmniej te 0,7 cm, nie może to też być 1,50 m, gdzie pasma, czy 1,25 m, pasma z reguły 2,5 metra, więc bliżej prawej części. Tak jakbyśmy sobie zrobili 1,25 m, podzielili na pół, wychodzi 70 parę tam centymetrów i tyle powinniśmy zachowywać odstęp od krawężnika, około mniej więcej.
I pamiętajmy, trzymaj sobie odstęp, żeby nie było takiej sytuacji, że przed tobą pojazd się zatrzyma, zostaniesz na przejściu, za chwileczkę ktoś na tym przejściu się pojawi. Musimy takie rzeczy przewidywać. Za 100 metrów będziemy skręcać w lewo, kierunek, głowa do osi. Wcześniej sobie dokładnie blokujemy naszą pozycję, zaznaczamy. I tu przez tą pierwszą pomarańczową bramę będziemy jechać w lewo. Jeżeli coś jedzie, zatrzymaj się, tu zatrzymaj się i poczekaj spokojnie. Czekamy, aż te pojazdy przejadą i dopiero sobie spokojnie pojedziemy. O, jedziemy w lewo i cały czas prosto. Nadmienić należy, że trasa przebiegła i przejechana jest wzorowo przede wszystkim. Nie było żadnych błędów. Akcenty, tak jak sygnalizator kierunkowy, zatrzymanie się, puszczenie pieszego, prawidłowe zachowanie w strefie ograniczonej prędkości. Wszystko zostało Wam pokazane. Jeżeli tak przejedziecie trasę egzaminacyjną, to będzie na pewno gwarancją, że egzamin państwowy, praktyczny zostanie ukończony z wynikiem pozytywnym. Jeszcze raz naprawdę duża pochwała dla kursanta, który Wam pokazał, jak prawidłowo należy przejechać tą trasę egzaminacyjną. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich. W razie pytań proszę o telefon i kontakt do Ośrodka Szkolenia Kierowców Euforia Kniaziewicza Wrocław. Pozdrawiam.